Dzień dobry, pozdrawiam Was z pokoju. Mamy dziś 25 czerwca, więc obchodzimy dziś pamiątkę wyznania augsburskiego. A w modlitewniku z Biblią na co dzień mamy dziś hasła z Piątej Księgi Mojżeszowej i z Ewangelii Jana. Posłuchajcie. Poznaj w swoim sercu, że jak człowiek wychowuje swojego syna, tak Pan, Twój Bóg, wychowuje Ciebie. A Jezus mówi, dałem Wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Każdy rodzic stara się być najlepszym opiekunem i wychowawcą dla swojego dziecka. Jedni uważają, że bycie dobrym rodzicem to spełnianie marzeń, realizacja pragnień i danie poczucia wolności i swobody swojemu dziecku. Inni uważają, że dobre wychowanie to danie dziecku sztywnych, jasnych zasad, wytyczenie drogi, którą powinno się kierować i określenie granic, których dziecko nie powinno przekraczać. Pan Bóg jest najlepszym, idealnym rodzicem. On stawia granice, daje nam w dekalogu jasne, konkretne zasady. On wytycza drogę, którą określa w swoim słowie, ale jednocześnie daje nam wolność i swobodę decydowania o tym, czy chcemy Bożą drogą podążać, czy nie. Aby ten proces wychowania, któremu Pan Bóg pragnie nas poddać, był łatwiejszy, Pan Bóg posłał na świat swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On przede mną i przed Tobą, jako pierwszy, przeszedł drogę wytyczoną przez Boga. Aby On podporządkował się wszystkim Bożym zasadom i dał nam przykład tego, w jaki sposób powinniśmy tych zasad przestrzegać. Czy poddamy się procesowi Bożego wychowania? Czy pójdziemy za przykładem Bożego Syna? Wkroczymy w ślady Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela? Pójdziemy drogą, którą wyznacza nam Boże Słowo? Ta decyzja należy do Ciebie. Masz wolność i swobodę, którą Pan Bóg Ci daruje. Ale warto poddać się procesowi tego wychowania, szlifowania jak szlachetnego kamienia, jak diamentu. Nie zawsze będzie to proces prosty i łatwy. Czasem będzie bolesny. Ale tak jak dziecko nigdy nie żałuje dobrego wychowania wyniesionego z domu, tak Boże dzieci nie żałują nigdy swojej przynależności do najlepszego rodzica. Życzę Wam, drodzy, Bożego błogosławieństwa na drodze Bożego ojcowskiego wychowania. Amen. Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa, przez Jezusa pokazujesz nam drogę do życia, jakie zgodnie z Twoją wolą powinniśmy prowadzić. Potrzebujemy Jego prawdziwości, odwagi, ale przede wszystkim Jego miłości do Ciebie i do bliźnich. Wzmacniaj nas, abyśmy w Jego duchu żyli. Amen. Moi drodzy, życzę Wam dobrej soboty, Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Panem Bogiem.